Witam Państwa bardzo serdecznie. Czy wiecie Państwo, że tylko niewielka liczba ludzi starszych zachowuje dobry stan zdrowia do końca swoich dni? Dziś będę mówił o wpływie wieku na odporność. Z każdym rokiem nasz układ odpornościowy zmaga się z niekorzystnymi czynnikami. Taka jest jego rola, żeby nas przed nimi chronić. Jeden z tych czynników wpływają na nas pozytywnie, natomiast inne osłabiają, powodują destrukcję układu odpornościowego. Z wiekiem tracimy siłę, energię, pogarsza się metabolizm, apetyt. Częściej zapadamy na choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca czy niewydolności narządów. Mamy liczne zakażenia, nowotwory, pojawiają się choroby autoimmunologiczne. Do tego prowadzimy jeszcze siedzący tryb życia, nie dbamy o jakość posiłków czy odpowiednią ilość dostarczanych płynów. W końcu pojawia się otyłość. No i to wszystko związane jest też z rosnącą liczbą przyjmowanych leków. Z upływem lat zachodzą niekorzystne zmiany w każdej komórce. I ta wielka masa przekłada się na funkcjonowanie całego organizmu. Jeżeli mamy choroby współistniejące, to one zawsze będą pogarszać skuteczność układu immunologicznego i ten układ immunologiczny będzie ulegał degradacji. Dodatkowo wiemy, że przewlekły stres może hamować działanie układu immunologicznego. Dochodzi do pogarszania się komunikacji między komórkami, skracają się telomery, a to reglamentuje podziały komórkowe. Nie możemy też zapominać, że następuje wiele dysfunkcji, które narastają z wiekiem. Na przykład gorzej pracują mitochondria, dochodzi do zmian struktur białek, mamy różnego rodzaju zaburzenia odżywcze, duża liczba wolnych rodników, ale też naturalnie komórki się starzeją. Starość prawie zawsze wiąże się dodatkowo z przewlekłym stanem zapalnym. I głównie jest to związane z tym, że jest nadprodukcja cytokin prozapalnych. Nie wiemy, dlaczego jest taka nadprodukcja. Uznaje się, że dużą rolę mogą odgrywać tutaj toksyny flory bakteryjnej człowieka. Otóż wykazano, że z wiekiem dochodzi do akumulacji bakterii w przewodzie pokarmowym oraz w układzie oddechowym. No i w tej sytuacji wątroba nie radzi sobie dobrze z usuwaniem produktów ich rozpadu. Wynikiem tego może być rozsiew toksyn bakteryjnych, które mogą stymulować komórki układu odpornościowego, do właśnie do produkcji cytokin prozapalnych. A zwiększona produkcja cytokin prozapalnych może z kolei nasilać albo powodować nowe choroby. Na przykład nie wiem, nasilać miażdżycę, powodować choroby neurodegeneracyjne czy cukrzycę lub wiele, wiele innych. Niezwykle ważny jest więc skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego i sprawność barier, czy bilita są szczelne, czy nieszczelne, ale też sprawność naczyń, ścian naczyń. O tym wszystkim będę mówił w moich kolejnych nagraniach. Na te wszystkie zmiany, o których mówię, bardzo duży wpływ ma stan odżywienia, na przykład poziom mikroelementów, witamin, zawartość lipidów w błonach komórek. To wszystko moduluje nie tylko budowę błony komórek, wszystkich komórek, ale też funkcjonowanie receptorów w tych błonach i to, jak komórki się między sobą komunikują. Co ciekawego, badania wykazały, że możemy poprawić działanie układu odpornościowego, jeżeli ograniczymy spożywanie kalorii, ale bez niedoborów żywieniowych. I skutkiem właśnie takiej diety z ograniczeniem kalorii jest zmniejszona produkcja cytokin prozapalnych. Podczas starzenia dochodzi też do utraty wielu fizjologicznych rytmów. Zaburzone są sen, czuwanie, zmiany okołodobowej temperatury ciała, czy ciśnienia tętniczego krwi, ale też zmiany w wydzielaniu hormonów. Mam tu na myśli takich hormonów jak melatonina, czy hormon wzrostu, prolaktyna, testosteron, kortyzol, o którym wiemy, że ma duży związek z układem odpornościowym. Dochodzi do obniżenia np. wytwarzania estradiolu, testosteronu czy dehydroepiandrosteronu, hormonu wzrostu albo melatoniny. Zwiększa się wydzielanie np. kobiet folikulu atropowego i luteinizującego. A te wszystkie hormony wpływają jednak na układ immunologiczny, np. melatonina. Brak melatoniny zawsze wpłynie gorzej na układ immunologiczny. Melatonina jest jednocześnie bardzo dobrym antyoksydantem i ona reguluje wszelkie procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie. I teraz prawie nikt z nas nie myśli o tym, jaką ma odporność. Bo dopóki nie zachoruje oczywiście. Bo wychodzimy z założenia, że wszystko działa dobrze, to znaczy, że układ odpornościowy działa dobrze. I
części jest to prawda. To, z czym ja mam największy problem w swojej praktyce lekarskiej, to sytuacja, kiedy przychodzi pacjent i z jakimś problemem i nie mam badań do porównania. Badań, które poprzedzały stan ten chorobowy, kiedy wszystko było dobrze. Dlatego zawsze zalecam pacjentom, żeby wykonywali sobie zestaw badań, takich wyjściowych, które, dzięki którym moglibyśmy mieć porównanie, jak jest, jak było kiedyś, jak jest teraz, kiedy człowiek jest chory. Zazwyczaj o tym nie myślimy, natomiast to bardzo ułatwiłoby ocenę, jak bardzo wielka destrukcja nastąpiła pod wpływem jakiejś tam choroby. To, co z tym zrobimy, z tą wiedzą na temat badań, na temat działania układu odpornościowego, zależy tylko od nas. Możemy wiele modulować, dzięki temu możemy żyć długo i w zdrowiu. Obecnie medycyna daje nam możliwość oceny układu immunologicznego, chociażby wykonując proste badania, takie jak badanie morfologii z rozmazem, badanie białka CRP, czy bardziej szczegółowo badanie cytokin, elektroforezy białek surowicy, poziomu immunoglobulin, czy też składników dopełniacza, a także badanie subpopulacji limfocytów i oczywiście do tego badanie stanu odżywienia, bo to wszystko wpływa na funkcjonowanie komórek układu odpornościowego. Niezwykle pomocna jest tym wszystkim ocena stanu biologicznego organizmu, do której serdecznie Państwa zachęcam, a dziś chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali, że niezależnie od wieku, czy osoba młoda, czy starsza, zaburzenia układu odpornościowego mogą być obecne. Osoby młode mogą chorować z powodu zaburzeń odporności. Osoby starsze mogą żyć bardzo długo, nie mieć żadnych problemów, jeżeli są odpowiednio wyrównane i odżywione. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki. Miłego dnia.